Witam wszystkich serdecznie. Dwa tanie testery Ogniw 18650. Czym się różnią, jakie posiadają funkcje i najważniejsze, czy prawidłowo wskazują pojemność i rezystancję wewnętrzną. Zaczynamy od porównania. Najważniejsza różnica to ilość jednocześnie testowanych ogniw. Jedno lub cztery. Aktywne chłodzenie większym niestety hałasuje i jest to odczuwalne. 55 dB to odczyt przy samym chłodzeniu. Większa wersja posiada wejście do podłączenia ogniw, nie trzeba korzystać z wbudowanych koszyków. Mniejsza ma trzy przyciski od lewej, wybór parametru, zmiana parametru i start-stop. Większy dodatkowo posiada przycisk wyboru ogniwa. Ustawienia i funkcje wybiera się dla każdego ogniwa osobno. Czerwona dioda sygnalizuje stan, miganie w trakcie, świeci jak zakończony. Mniejsza wersja takiej sygnalizacji nie posiada. Wyświetlacz w obu przypadkach pokazuje tryb, napięcie rozładowania, ilość cykli, a także pojemność i rezystancję wewnętrzną. Zobaczmy, jak testery mierzą pojemność. Do testu wybrałem 4 ogniwa w różnym stanie. Na początek rozładowanie i ładowanie ich starem. Następnie ładowanie testerami. Wyniki wyglądają następująco. Są bardzo zbliżone. Wskazywane napięcie także jest poprawne. Teraz rezystancja wewnętrzna. Pomiar metodą techniczną i porównanie ze wskazaniami testerów. Tu już widać duże różnice, szczególnie dla dwóch ogniw. Dla ogniw numer 2 i 4 widać znacznie większy spadek napięcia niż dla pozostałych ogniw. Nie przekłada się to jednak na wskazania testerów. Oba wskazują rezystancję wewnętrzną ze sporym błędem. Podsumowując, oba testery to przydatne urządzenia, prawidłowo wskazują pojemność, jednak pomiar rezystancji wewnętrznej może być obarczony sporym błędem. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.